everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. Dzień dobry! Jetlag się wita. Do której to się spało? Do 15? Mama gotuje od rana. No nie, no ja to się czuję nieprzytomna. Wrócić tak chwilę przed Wigilią to jest zły pomysł. Natomiast nie było naprawdę już biletów. To była jedyna możliwa opcja, żebyśmy wrócili. Ale wyspaliście się, ja wszystko podjechałam prawie, także będzie dobrze. Będzie dobrze. Teraz śniadanko. U nas zazwyczaj 15. O 16, prawda? Wigilia. No, tak z pierwszą gwiazdką tak się mówi, tak? Tak. Czyli coś mam tam. Co ty, mama, robisz teraz? Kompocik suszu jeszcze, bo zapomniałam o nim. Tak odliczałam co jeszcze i mówię, Jezu, nie mam kompotu. A w tle leci opowieść wigilijna i tak jak mówiłam wam w samolocie, w którymś vlogmasie, ja nie oglądałam tej bajki. Tutaj jest taka animowana i mama mówi, że to była jej ulubiona bajka i mojej chrzestnej Kariny. I oglądały, tylko że też była wtedy w innym wydaniu, prawda? Niedźwiedź. Łapie! Uciekaj, uciekaj! Teściowa w kuchni, Angelika montuje dla was vloga i leci opowieść wigilijna. I Angelika, jak wstałem, powiedziała mi, o, leci opowieść wigilijna, ale co to jest za opowieść wigilijna? Czy wy kojarzycie, jak w ogóle kojarzycie tą bajkę, czy kojarzycie z taką grafiką, taką ładną, pokemonową wręcz? Czy takie, jak są stare postacie, takie brzydkie, jak ten Scrooge? O, to jest Scrooge? O, to jest Scrooge? Jak Wolverine on wygląda, przystojny, fajny chłop. A Scrooge był takim wychudzonym skąpcem. Oglądałem ostatnio w samolocie i to wersja ta stara była. Głowy odpadają, szczęki. Serio? Tak, tak. Dobrze, że zrobili. Gdzie nie, no tak, jeśli chodzi o to, to tak, ale klimatu to dla mnie nie ma za grosz. When everything is white, glimmering silver white. Mogliście kiedyś widzieć ten sernik, bo robiłyśmy na niego przepis, pamiętasz? Tak. Jak miałam współpracę z Cukrem Królewskim. Więc i tak, i to był przepis mojej babci i mama właśnie teraz od czasu do czasu robi nam takie ciasto. Powiem wam, że tym razem zrobiłam je troszkę inaczej, bo dodałam większość erytrytolu, a tylko trochę cukru. Zobaczymy, co z tego będzie, ale czytałam, że można dodać erytrytol, więc wiecie, ja nie jestem jakimś specem od ciast. Nie? Będziemy widzieć. Nie, bo nie na wiem, pewno ciasto. Wyjdzie dobre. Na pewno. It's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, family's near. We give thanks for this past year. O, jaki piesek nas smyczy. Bardzo się cieszę, że dałaś się przekonać do sukienki. I że chciałaś się ubrać. Zawiążę. Takie mamy piękne sukieneczki, takie same. A Charlie nago dzisiaj chciała tutaj wystąpić, świętować, ale tata przekonał. Ale jeszcze nie otwieramy, dopiero jak zjemy, Niuniu, wiesz? Mikołaj chyba przyniósł prezenty przed chwilą. Ja cię kręcę. Ale to dopiero jak zjemy, dobra? Sprawdzimy, jak zjemy. Tak. Zjemy, idziemy szybko zjeść zupkę i będziesz roznosić każdemu prezent, dobra? Gorszy moment, nie? Z dzieciństwa. Czy, no, zawsze... Musimy coś zjeść po jedzeniu. Tak. Po płatku, po nie wiem czym jeszcze, co tam i było. I się wyczekiwało, po prawda? Ja się poczekało. Kokardę wielką wiążę. Nie wiedziałem, jak to się wiąże. Dobra, kokardkę po prostu. Aha, na plecach. Ja myślałem, że przez brzuch. Bo ja mam przez brzuch. Aha, tak? No właśnie. Jej! Pięknie! Brawo, mamo, dla ciebie, że tak pięknie przygotowałaś święta w tym roku. Zakupy zrobiłaś, wszystko nagotowałaś. Teraz będziemy sama tutaj próbować. Jest i mój pomocnik. Pomagasz coś babci? Może nie, bo jest nie, za gorące to wszystko. Chodź, 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 chodź. Tak, chodź. Już możesz przy stole czekać. From big to small. Warm laughter and white smiles. My presents stacked in pies. Ale się zawsze biliśmy o te płatki.
Z kim? Z mamą, z wujkiem. Tak. Biłaś się z córką? Tak, szarpaliśmy się, bo wszyscy chcieli łapki zjeść. W ogóle zwykle już były wyżarte tak troszeczkę wcześniej, wiesz, tam moja mama kupowała, gdzieś chowała. A co, ty nie jedz go sam? Życzenia nie, składamy. Nie, tararara, też jest nakręcony na te opłatki. Nie, i teraz się życzenia składa, wiesz? Powiedz wszystkiego no. najlepszego. Mówi się wszystkiego najlepszego. Ty, Niunia, rozmawiasz? Z ciocią Anią? Z ciocią Anią tak, z Włoch? Idziemy, jutro tu jesteśmy, jutro wieczorkiem jedziemy do Białej właśnie. Tak wiesz, podzieliliśmy święta w tym roku, tak, nie? Tutaj, żeby... tutaj jesteśmy Zagą, świętujemy. Stworzyła nam święta całe, ugotowała wszystko, rybka, nie rybka, wiesz. I tarp z ziemniaczkami. Tutaj Aga zrobiła jakieś ciasto, jakieś ulubione Angeliki podobno z dzieciństwa. O, sernik z taką czekoladą kruszoną. A, no, sernik z czekoladą. Tam się dali jakieś zupki grzybowe, warszczyki. Tak się ustawiłem, wszystko wiesz, żona i teściowa ogarniają. A kiedy ten Mikołaj przyszedł? Tego nie widziałem w ogóle. Czy dzieciątko? Już nie wiem, sam. Ma, u nas chyba zawsze dzieciątko. A mi zawsze Mikołaj przynosi, mimo wszystko. O kurde, co? Po francusku sacre bleu. Nie żartowałem, wcale nie jest tak po francusku, nie wiem. Otwieramy za chwilkę, to wyciągaj co tu. O, jest Miśka. O nie. O, i jajeczko. Jajeczko. I o Jezu. Jest takie jajeczko. Będziesz mogła jajeczka schować do niego. O, szybko obracaj się, obrać się, mama założy. No. Idę do szkoły, a ze mną przyjaciele. Ja. O ja. Pokaż, odwróć się. Odwróć się, Charlie, no. Pięknie. Przepięknie wyglądacie wszystkie. Kolorowanki na wodę. O nie, super. No zaraz będziemy malować. No widzę, świetne prezenty, trafione bardzo. Skąd ten Mikołaj wiedział? Dostał jakiś list. Można. Znak sygnał dostał. Co, głowa aż wejdzie. Piękna, wow, fajne. Druga. Wow. Ale prezenty. Nie no, super wyglądasz. No jaka stylowa. Poczekaj, tato ci pokażę, co chodzi tutaj. Ja kiedyś miałam takie rybki. Tak, pamiętam. Miałeś luka? No pewnie, że miałem. Ale moje były na magnes. A to na co jest? A to jest tak na haczyk po prostu. To dobrze, bo te na magnes się psuły, takie wiesz? Prawdziwe, real. Lepsze są na haczyk. Proszę, masz. A dziękuję, wszyscy gramy? Baterie i pewnie podświetla się rybę, którą trzeba złapać. A, leci pewnie tak, na 100%. To musimy to zaraz kręci, baterię włożyć. To się wszystko kręci. Fajne. Super zabawka, Charlie. O, babcia, jakie dostała rzeczy. Snowboardzista, kask, buty. Skarpety. Wszystko. Tu jeszcze jak wiesz, jak w szkołach narciarskich, jeśli ktoś, kto ogląda, chce być sponsorem i być na kasku u Agi Furowskiej. Zapraszamy. Proszę, jest milka, biały, jest przestrzeń. Jakaś milka, jest czy przestrzeń, coś. Przestrzeń, tak. Bardzo proszę. Czy cukier królewski. O. Moja mama jej zdrowy tryb życia. Może być jary tryb. Mikołaj babci zaszalał trochę, Luka, co? Zaszalał. Widzę właśnie. Tatuś myślał, że to już wszystkie prezenty, a tu jeszcze babcia. To najlepszy ten. Najlepsza rzecz dla dziecka. Jak już myślicie, że wszystko i nagle pod choinką jeszcze coś jest. Ja tak samo tutaj. Też pasuje. Ja słuchajcie, dzisiaj bardzo ze sobą walczę. Niestety, ale nie czuję się najlepiej. Zjadłam trochę barszczu, trzy pierogi i koniec. I po prostu czuję, że w brzuchu tam wszystko buzuje, nie? Tak. No ale dobrze. Najważniejsze, że jesteśmy razem, że sobie siedzimy, prezenty otworzyliśmy na spokojnie.
Zaraz jakiś film włączymy, może pijemy herbatkę. Zaraz film włączymy. Luka zaoferował się, że zmontuje mi film wczorajszy, czyli ten jak lecieliśmy do Polski, bo ja naprawdę nie czuję się najlepiej, więc przyjąłam tą ofertę. Dzięki, dziękuję. Więc my sobie poczekamy, Luka zmontuje w miarę szybko i będziemy oglądać razem, nie? Tak. Hańca, wypijemy wieczorem. Nie, o nie, to by mnie dowaliło chyba. Jedziemy? O nie, nie dla mnie. Jeśli Mikołaj to ogląda, to dziękuję za prezenty wszystkie. Ja super. Też dziękuję za prezenty. Wszystkie mega trafione, wszystkie kosmetyki, szlafroczek. Piękna walizka, która nie wiem jak wiedział Mikołaj, że jestem w Stanach akurat i akurat byłem w sklepie rimowy i dostałem. Nie wiem jak on to robi, ale wszystkie prezenty mega trafione. Super. Byliśmy grzeczni w tym roku. Si. Jeszcze prezent dla ciebie zobaczymy. Jeszcze dla mnie? Kurde, jestem wygranym tej imprezy jestem. Tak, bo zapachy do samochodu są. Tak? Takie zapachy są? Tak. Ale ładne. Dawno nie widziałem jakichś rybaków, ale powiem wam, że się ubierają w tych czasach. Bardzo oryginalnie. No co jest? Ja chcę rybkę, poproszę mi złowić jakąś jedną na obiad. Poproszę karpia. Zielonego chcę. Pokaż. Ten. Ten jest zielony przecież. A to jest zielony. Tak, dokładnie. Mam ciasteczko jeszcze. Mamo, jak nam dogadza. Proponuję Luka będzie montował. Osobiście dziś tak, wieczorem. Dobra, to chcę serniczek i makowiec, no. A co tam jeszcze jest z lewej strony? Piernik. O kurde. Aga, może ty powiesz, czym się różni murzynek od piernika? Wiesz co, murzynek nie ma tych takich korzennych przypraw. Ja wiem, po prostu się różni, tak? Różni się. A Luka mówi, że się nie różni. Nie, no różni się, bo piernik ma... Co ty gadasz teraz? A co? To jest twoja teoria, że w nysie murzynek to samo. Nie, murzynek, mówiłam ci, że inny. Murzynek jest z czekoladą, z kakaem, a piernik jest taki, no, z przyprawami. Dobrze, że mam was i ten vlog poszedł. To dla mnie wygląda jak murzynek. Nieważne. To, tak? Dobrze. Co tak patrzysz na mnie? Ja już nie wiem, o co chodzi. Ja się dzisiaj źle czuję. Serio, jestem taka nieprzytomna przez te moje całe, wiecie, rewolucje w brzuchu, że... Poczekaj, że nie mam siły. Idę się położyć, dobra? Czekaj. Tak, tak. Czekam, aż zmontujesz film. Dobra, montujesz, zabieraj wszystkie niewiasty z pokoju. Idziemy się położyć. Ciastko zjemy. Piżamka świąteczna już założona. Ale wiesz co, spróbuj. To jest piernik czy co w końcu? Piernik z orzechami. Jest właśnie godzina 2:20. Ja już jestem na nogach. 3/4 Wigilii przespane, ale było super przyjemnie. Teraz oczywiście jetlag jest, więc chciałabym jakoś jak najszybciej pójść spać. Dlatego też tak się tłumaczę, że mało może dzisiaj nagrywałam z tej Wigilii, ale totalnie nie miałam na to siły. Ten czas, w którym się chilluje, to spałaś. Nie to, że wiesz, że my sobie przy stole siedzieliśmy, a ty spałaś, nie? Najważniejszą rzecz, dzielenie się opłatkiem, spędzanie czasu razem, no to byłaś na nogach. Teraz mamy tylko taką zagwozdkę, co z jutrem, bo jutro jedziemy do Luki rodziny. Na szczęście jedziemy bardzo późno, znaczy bardzo późno, no wieczorem, więc mam nadzieję, że się przez jutrzejszy dzień postawię i pojadę. Musisz. Pokażę wam jeszcze między innymi od Mikołaja, mojej mamy, dostałam taki szlafrok. Ten szlafrok to w ogóle, słuchajcie, jest taki gruby jak futro różowy i też mam taki fajny z Victoria's Secret, bo i to jest z Victoria's Secret. Fajny kocyk, taki naprawdę mega ciepły, bardzo przyjemny. Mi nie każdy materiał taki miśkowy pasuje, a ten jest super. Podobało mi się właśnie to, że tylko delikatna jest tutaj meteczka Victoria's Secret, a on jest cały biały, bo kiedyś pamiętam były takie z dużymi napisami. Od Luki Mikołaja dostałam kosmetyki z Ritualsa, dostałam perfumy Moschino i dostałam futro. Pokażę wam je. Beżowe, taki bardziej kolor myśli. O. Jutro mam w planie popakować wszystkie prezenty dla Luki rodziny, bo trochę też ich jest, ale chyba zrobię tak, że wrzucę do jednej torby wszystkie prezenty, spakuję osobno opakowania. Jakie opakowanie? Torebki prezentowe. Torebki prezentowe spakuję osobno i później już jak dojedziemy do Luki rodziny, to wtedy to popakuję, bo tak to bardzo dużo miejsca zajmie nam już takie, wiecie, popakowane prezenty w torbach. Także idę spać, kochani. Dobrych snów? Dzień dobry, pierwszy dzień świąt. W tle leci ekspres polarny. Mamy tutaj pyszne śniadanko. Wstaliśmy dzisiaj wcześniej, bo uwaga, ja wstałam o 12, a Charlie... 12:30, jej! A do której nie spałaś, powiedz? Do której tatę męczyłaś? Do 5:00, tak?
Kochani, jeszcze ja na zakończenie. Wigilia była dosyć chorowita u mnie. Pierwszy dzień świąt również i myślałam, że będę mogła coś dla Was ponagrywać, natomiast nie czułam się najlepiej. Wiem, że teraz panuje jakiś wirus grypy żołądkowej. No jakiś wirus jest i najprawdopodobniej ja go złapałam. W zeszłym roku, pamiętam, Sylwestra spędziliśmy z grypą żołądkową. Tutaj Wigilia, ale wykaraskałam się jakoś, dlatego że mamy 29 grudnia i mówię, muszę jakoś pożegnać się, zakończyć ten vlogmas, także naprawdę chciałabym Wam bardzo podziękować. Nie miałam aż tyle siły, nie zrobiłam tylu rzeczy, co planowałam, natomiast tak się stało, wypadła ta moja nieszczęsna operacja, ale uważam, że miałam bardzo duże szczęście i jestem jednak w tym czepku urodzona, bo jutro jest dzień, na który czekam już od pół roku. Planuję coś naprawdę bardzo dużego i przekonacie się o tym już w kolejnym vlogu. Tak naprawdę żyję cały czas tym czymś i cieszę się, że wydarzyła się ta operacja chwilę przed vlogmasem, a nie wydarzyło się to dokładnie jakoś, nie wiem, kilka dni przed tym jutrzejszym dniem, bo to byłaby katastrofa. Wszystko jest logistycznie tak zgrane. Naprawdę wyczekujcie i czekajcie kolejnego filmu. Zakończymy naprawdę ten rok z fajną niespodzianką dla Was. Dla kogoś jeszcze. Nic już nie mówię, chociaż w tym momencie, jak oglądacie ten film, to my już aktualnie coś tam coś, nie będę nic zdradzać. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za vlogmasa. Jak zwykle była dla mnie to wielka przyjemność. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mogła więcej siły i energii w ten vlogmas włożyć. Ze mną już coraz lepiej. Co prawda czuję jeszcze ten brzuch, odczuwam, on mnie ciągnie, on mnie boli, ale to już nie do porównania z tym, co było na początku. Także kochani, ostatni raz intro. Buziaki. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day.